Jestem w okolicy rynku w Wałbrzychu i będę stąd jechał do tutejszego wałbrzyskiego portu. Kieruj się na północny wschód. Oczywiście do Wordu prowadzi mnie nawigacja Google Maps. Tak jak już w poprzednim chociażby filmie, jak przyjeżdżałem tutaj do rynku, wspominałem, że jazda po Wałbrzychu to jest tak naprawdę jazda w dół i w górę. Za 200 metrów na rondzie drugi zjazd. To tutaj na rynku mamy dokładnie taką samą sytuację. Tutaj już podjazd w górę. Cały czas droga jednokierunkowa, strefa zamieszkania. I drugi zjazd na rondzie. Rondo Solidarności. Czyli w kierunku Jeleniej Góry, można powiedzieć. Szkoda, że przyszło nam jechać w deszczu. No i gdzie dalej? Oczywiście teren zabudowany, więc ułatwiam autobusowi wyjazd z zatoczki. Znowu jedziemy w dół. Oczywiście nawigacja na razie milczy. Ja ją traktuję tak jak polecenie egzaminatora, więc nic się nie odzywa. Za 300 metrów na rondzie drugi zjazd. Nic się nie odzywa, to jedziemy prosto. Tutaj już polecenie, jak słyszymy, dostałem. Drugi zjazd z ronda. W kierunku Kamiennej Góry na rondzie. Też takie polecenie egzaminator mógłby wydać. A przypomnę, kierunek Kamienna Góra. Kamienna Góra to jest również miasto, gdzie odbywają się egzaminy w województwie dolnośląskim. Za 600 metrów skręć w prawo. Za 600 metrów w prawo. Na egzaminie macie tyle dobrze, że egzaminator nie mówi, że za kilometr będziecie skręcać w prawo. Więc takiego polecenia jak na nawigacji byście nie dostali. Ja osobiście nie mam metrówki w oczach, więc mnie jest zawsze bardzo ciężko, jeżeli do mnie mówi, że coś będę robił za 200, 300 czy nawet 500 metrów. Więc tak czy tak gdzieś tam co jakiś czas muszę zerkać na podgląd, czy aby w dobrym kierunku jadę. Skręć w prawo. O, właśnie tutaj od egzaminatora gdzieś byście dostali polecenie, że na najbliższym skrzyżowaniu, czy po prostu abyście skręcili w prawo. Właśnie, zobaczcie, wyjechaliśmy w zasadzie z centrum i już się jedzie dość fatalną drogą. Więc nie wydaje się, żeby tutaj jazda taka kursowa, czy egzaminacyjna
miały jakoś należeć do przyjemności. Widzimy nauki jazdy tutaj. No jest to jakaś tam okolica Wordu, więc te nauki jazdy tutaj są, jeżdżą, przemieszczają się. No ale trzeba przyznać, że miejscami drogi fatalne. Jak narzekamy na Podlesie, ulicę Młodych, fragment Laski czy Myśliwską, bo tak naprawdę są to cztery drogi w Dąbrowie, które są fatalne, natomiast tutaj co druga, więc postawmy się na miejscu tych, którzy się uczą w Wałbrzychu, jak będziemy narzekać, jak to fatalnie się jeździ po Podlesiu w Dąbrowie. Przejazd przez tory kolejowe, przejazd ze stopem. Ale nas tu prowadzi po dziura. No i wtedy tam gdzie jest, kurwa, ten gdzieś tam ten bord. Dziura w ściśle i tam dziura. Gdzieś tam dziura i dobra. Ale jakie tutaj fatalnie się jedzie po tych drogach, jakie tu są dziury. Kurde, przecież te auta to tutaj mieszkać, to tylko warsztat otwierać z naprawą zawieszeń. Daje 10% zniżki i mam taki utarg, że hej. Czy tu zawieszenia to padają chyba? Za 200 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Pierwszy zjazd z ronda. O, a tu mamy kopalnię jakąś dawną. Mamy szyby. To będzie Wiktoria, bo tam jak my byli, to były te sklepy, nazywały się Wiktoria, czyli Wiktoria Wolna. Pierwszy zjazd. Czyli tu. Za 100 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Jest Wort, Wałbrzych. Proszę bardzo. Tu jest zakaz zatrzymywania. Myślę, że uda się tam wyjechać, by zawrócić. Tak, ale tu na bramie, jak coś to sobie zawrócę. Nawet tu jest jakaś uliczka. Tu jest właśnie plac manewrowy Wordu w Wałbrzychu. Kurwa, taki dziur, że ja... No nie? Kurwa, tak wciśnięty. To już, kurwa, i boki lepiej wciśnięty. Ja cię pierdolę. No ale to ma wszystko swój cel. To musi mieć wszystko w takim miejscu, żeby był trudny dojazd. Żeby kurwa obrać taki głuptasku poddenerwowany. Jak marzena.